Od czego by tu zacząć? Przecież mamy o tych cholerę wyścigów. I nie wiadomo, czy się wyrobimy. Nieważne, pierwszy, lepszy, chociażby obok nas. Siema, tu z tej strony mój tata, już kolejny odcinek z Need for Speed Undercover. Tak więc zaczynamy od ucieczki. O, tu po. Ale wyktownie. Ich rozpieprzyliśmy w piach. Nike. Dobra, zobaczmy o co kam mam. Zobacz. Pit pana o to straci. Na takim zatupiu, co jest? Dupa. Nara. No jeszcze suka na dodatek, Holender jasny. Kurwa! Ja pierdolę! Spoko. Dzień dobry. Co się z tą grą dzieje? Najpierw dwa odcinki wcześniej i za cholerę nie mogłem w niektórych zawodach wygrać. Może to jest wina chujowego wozu? Nie no, teraz po pewnych tuningach idzie się zajebiście w tym Lancerze. Jak ty jeść? No kiedy tego lamusa pokonamy? Od kiedy od niego się oddalimy? Chyba. No. Come on, wyprzeć tego skurwego syna. Wyprzeć. Co jest ze mną? Teraz ostatnio grałem jakieś 5 dni temu. No.
Nara. Jeb się dzieciu, kurwa. Nie no, ostatnio tak ciągle się pierdano. No. Ja się potem czemu? No to może przez brak czasu. Ostatnio jungle. Ostatnio byłem w... na warsztatach. Z osobami niewidomymi. To zresztą wiecie, kurde. Jestem wolontariuszem Europejskiej Stolicy Kultury. No. Wypad. No tym razem na mnie, no come on. No. No nareszcie. Przez ponad 5 minut się męczyliśmy. 5 minut. O, siema Carmen. What's up? Later. Aha. Jak? Zresztą się przekonam. Gorący sprzęt. Czekam, bo to ciąg Sunset Hill. Sunset. Znam się na angielskim jak kurwa na PS. Znowu futyfy. Jeszcze na czas, ja pierdolę, no. Jakby się wtedy reszta. No. Przepraszam. No nareszcie. O. No tym razem mamy suwy. No to mamy przez ranę. No. No go, streszaj się. Streszaj się w redne samochodzie. Co my tam? What the fuck? No. No come on, streszaj się, no. KWDP policji! Co się ze mną dzieje? Kurwa mać, co to było? Chyba kolczatka. Nie, lepiej. Już tam znajdźmy. Szybko, szmera. O, tu jest. Prosto i w prawo. Ja. No wal się.
Hitler. No. Dziękuję. No. Zaraz mnie zapuszkuj. Stałem kurwa ochujany, no. No nie wiem, albo mamy zjebaną sztukę. Albo przez to, że mam... No, nie. Mało by reagowało. No. Jeb... HWTP policji, ha. Dobra, szybko ten. Chcemy... Ktoś mi to... Szybko. O, to jak by dało tylt za kurwa. Nie, no tyle mam do powiedzenia. U poprzedników mieliśmy korwety, jak pamiętam. Jebać policję, jebać policję, je. Na kurze. No za cholerę ich nie zgubię, no. No i znowu. A stale wystawę gę. Co to by? Jedna przytrwa. Czyli teraz. Było mi... Nie, no jestem teraz na granicy wytrzymałości. No nie wytrzymałbym i bym rozpieprzył kompa przy sobie. Poczekam, aż coś tam się wyskoczy. O, specjalna dostawa. Ciekawe, co tu będziemy mieć. Krasę dziwaka. Jeszcze swojego gratasz. Popierdolił cię to reszty, kobieto. Zadymy razem na czas, przynajmniej. Ładnie byłem na 10. Nie raz. O kurwa. Co tam jest? No chciałem spowalniać. No. Nie dotrzecie się o ty. O tego ćmaka. Ale również pały masz. Stupisz mi to.
Spokojnie. Panie się dogania, no. Reszta się. Spadaj. No. No, nareszcie. Elo, Carmen. Ta kurwa psabi. No nie chcę, mapa się uruchomi. Może coś tam... No to może coś się wyskakuje z papuły. A nie, jest. Gość. Nie, no lepiej coś tam dokończyć. Jest od cholery, że ho ho. Zanim my to dokończymy, to zajmie jakieś 2-3 odcinki. Nie no, każdy z was się zastanawia jedno. Czemu ja się ostatnio robię filmy razy na 2-3 dni? W zasadzie robiłem, bo teraz nieco się zdenerwowałem i postanowiłem, że zrobię je w dzień. Odcinki będą z każdej serii co 3 dni. Czemu? No dwie rzeczy. Nauka, spotkania. Jakie kurwa spotkania? Tak dokładnie to są warsztaty. A czego warsztaty, się zapytacie? Warsztaty z niewidomymi. W ramach wolontariatu Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu. Aha. Mówicie? A o co takie dokładnie? Nie no, głowy nie to są testy. Oraz pomówienie na tematy aplikacji dla niewidomych, nazywa się Plintyfiki. No i właśnie wczoraj te warsztaty się skończyły. W zasadzie nie, tak dokładnie do dzisiaj. Nie no, znamy osobiście tego autora, którego... którym się zapoznałem na warsztatach. Nazywa się Antonio... Antonio Pat, czy Pet, pamiętam.
Resztą macie nazwisko było naświetlane na ekranie. Nie no. Zobaczył się z osobami niewidomymi oraz wolontariuszami. Wcześniej w 4 miastach. W Rzymie, Wenecji, w Sydney oraz w Berlinie. A w Wrocław to już jest 5 miasto. Jeszcze teraz na jego terenie jest. A jeden, no... I jeszcze jedno. Na czym polega ta aplikacja? Nie, głowy nie określa miejsca, które my osoby niewidome coś tam powiedziały. Jakie są mniej więcej miejsca? Całą resztę, bo ja nie potrafię powiedzieć, możecie zobaczyć na fanpage'u na Facebooku. Elo szefowo, co jest? Dobra. Tak więc co mam? Czemu nie ma restartu? No come on, bo zaraz mnie wyprzedzą. Co? Nie no, póki co to z osobami niewidomymi nie miałem jeszcze z nimi do czynienia. Aż tu właśnie do tego warsztatu. Tak więc, jeżeli ktoś z was ma w rodzinie albo w znajomych niewidomą osobę, która pomieszkuje w 10 wymienionych miast, powiem tak od początku, w Rzymie, w Wenecji, w Sydney, w Berlinie oraz we Wrocławiu, to mogę wam tą apkę polecić. Jest ona dostępna na stronie internetowej, który macie link poniżej. Oraz dostępny na urządzenia mobilne z systemem Android oraz iOS. Nie wiadomo jakiej wersji.
sprawie iOS, tu nie wiadomo jaki, a w sprawie Androida, tu chyba na prawie każdym. Tylko żeśmy w Androidzie w wersji 4.0 i słysz. Może... Nie no, ja wam powiem prostos mostus, żebyście mi tuby nie zawracali w komentarzach, że kto to jest osoba niewidoma. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą. A ci, którzy nie wiedzą, to wam jasno powiem. O, co to jest? Zobaczmy. No to ulepszamy. Dobra, nieważne, szkoda czasu na tuning. Bo wracając do tematu, kto to jest osoba niewidoma? To jest taka osoba, która jest pozbawiona jedynego, bardzo ważnego zmysłu. Jest to nim wzrok. Jest pozbawiona wzroku. Można tę osobę można rozpoznać po trzech sposobach wyglądu. Nie wiem, jak się mieni dokładnie, ale nieważne. Pierwszy jest to z laseczką. Taką białą laską z gumową końcówką, którym sprawdza powierzchnię tam, gdzie się idzie. O. Druga rzecz to jest pies asystujący, specjalnie wyszkolony. Uwaga, tylko mamy taką jedną uwagę. Zapomnijcie, nie wolno go głaskać, bo go rozpraszacie w pracy. No i trzecia rzecz. W sprawie oczu, to gdy się patrzy prosto oczy jego, osoby niewidomej, to ma jakiegoś tam zera. Albo żeby się... Żeby tego nie pokazywać, to zakrywają okularami przeciwsłonecznymi. On tu o czymś tam gada, a ciągle się porozrywia.
Warto było wydawać 80 tysięcy na wyścigowe osiągi. Nie no, po prostu coś nie tak mamy z językiem. To się zabiega to do kobiety. Sam zabiegam. Do psychologa. Tak mówię do hejterów. Piąty level zainteresowania policji. Ale się... Teraz dobrze. Wow. Co jest? Tak. No problem. Problem. Dobra. Pojedę. Taki port jest secret. Krypce. Ale się chujowo znam na angielski.
No, cholera jasna, mamy dzieci. O, w dupę, mamy dwóch dzieci na pewno. O. Uff. Co za idiot. No. Przepraszam. Po prostu tak długo w NFS nie grałem, że po prostu wszędzie się porozbijam. No tak, najpierw dzieci, a potem policja, no. Nie, lepiej się wyróbmy, zanim pał tu przyjadę. No i chuj, jesteśmy na miejscu. Rakietowa jazda. Ciekawe co to ma być. Przyszedł z Belmont. Ło, co to jest? Mój naj... No. Be careful with that thing.
No czemu nie ma nic? O, nie, nie. No i połowa gazety w hajsu w pizdu. No nareszcie. Fuck you. Przez tą... No, syty, resztaj się... KURWA! Ja pierdolę! Mam nadzieję, że będzie powtórka. Mam nadzieję. No, śpies mnie jebał w dupę. Triplek. Nie, musiałbym najpierw suki ominąć. Tak, szerokim łukiem. Ale jak? Skoro mamy ledwie... Ciekawe ile? 4 minuty. No właśnie, jak ja mamy uniknąć się, uniknąć suk, a jednocześnie nie się wyrobić w 4 minuty. Jak? O kur... No to pan ostro trwa. Nie, spokojnie. Przejść to jest w końcu McLaren F1. A jeszcze helikopter do tego. No co za wredny psiak, no. Chciałem powiedzieć suka. Ale krzyczni by proszę to bał. Gówniarzu. Tak, każdy widz piesy mi powie. Jeszcze mamy... No syty, reszczaj się! Stop,
zajebiście. Tylko trzeba najpierw... Suka. No nareszcie. Restrain, cholera. Dobra, gdzie? No, w końcu. Uff, ale gorąco było. Gorąco! Szybkość światła. Ciekawe, co to ma być. Grand Hotel. Ło! Mają rozmach, skurwysyny. No, przynajmniej nie można... Przynajmniej można nim porozbijać. O, jeszcze ma turbo odpierdalać. No i takie wózy, to ja rozumiem. No prośba, jeszcze helikopter. A może frytki do tego? Dwie. Trzysta sześćdziesiąt dwa. Jebać policję. Sam nie może na nim się porozbijać, na szczęście. No. Cofaj. Mam nadzieję, że... No.
No, fresh. Dobra, lepiej bądźmy pierwsi zanim... Powder. Ile? 52 minuta? Lol. Dobra. Najpierw to wszystko kończmy. I w końcu zakończmy. No znowu to samo. To chyba to już czwarta fura. Corvetta, McLaren, Bugatti. No, czwarta. Co tym razem? A, Fordki. Ford GT. No. To drive. Kto to kurwa jest? No. No teraz jeszcze psiaria. Jeszcze już połowę samochodu co się rozpierdolił. No. Tylko i wyłącznie na psy. To jeszcze tych dzieci trzeba skupić. Za mnie nie jest miał czas. Dobra, spróbuję taka z drugiej strony. Ja. Wreszcie. No. Wtedy były razem. Interwencja? Właśnie to jest ich sprawka. Okej. O! Dziękuję! Dobra. Będziemy ostrożni. O, bierzmy ten z okładki. Porsche 911 GT2. Dobra, tylko szybko mały tuning. Koby chujowy. Osiągi. Szybki ulepszy. Moc. Yeah.
Dobra, szkoda czas. Szkoda mi waszego czasu. Tak więc kończymy Let's Play'a z Need for Speed Undercover. Jeżeli film wam się spodobał, to podajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to zostawcie suba. Tak więc do kolejnych odcinków. Siema.